Radio Kraków. No tak, szanowni państwo, aby przygotować samochód do zimy, to nie tylko słynne, już i popularne, a wymienię płyny, przygotuję opony, zmienię opony na zimowe, już można jeździć, a wcale nie do końca można jeździć. Ale o tym Marcin Koczyba, jego gość w Radio Stadzie. Witam. Dzień dobry, dzień dobry. Kiedyś lakiery w samochodach to były takie grube jak blacha, a dziś to właściwie lakier jest tylko bardzo symboliczną powłoką na naszych samochodach. Łukasz Kiełbasa razem z nami w studiu, specjalista od ochrony samochodów przed warunkami atmosferycznymi. Ładnie? Bardzo ładnie. Dzień dobry. 44 Detailing, tak nazywa się Łukasza firma. Łukasz, ty zajmujesz się właśnie przygotowaniem samochodu, bo to nie jest takie proste. Chyba jest coś w tym, co powiedziałem na wstępie, tak? Z tymi lakierami. No niestety, na dzień dzisiejszy musimy się spodziewać tego, że lakier jak na maluchu już odszedł do lamusa. Niestety nie możemy liczyć na to, że przejedziemy łopatą po masce i nadal lakier pozostanie. Na dzień dzisiejszy tak naprawdę lakier można zarysować tak naprawdę prawie, że przecierając palcami po nim. Czasem to już nawet sam odpada. Są takie przypadki, że są odpryski wynikające po prostu z tego, że deszcz popadał na gorącą blachę. Tak, zdarza się. To już jest kwestia po prostu bardzo cienkich lakierów, które mają niestety termikę nieodpowiednią do różnic temperatur. Ale to już jest takie bardzo, bardzo szczegółowe wchodzenie w sposób ochrony lakieru. Ale no niestety musimy się już przy tej aurze, którą mamy za oknami, zacząć martwić troszkę o nasze lakiery, bo już niedługo nam do soli, jaką będziemy mieć na drogach. Metody są różne, bo zwykle nam się wydaje, że pojedziemy do myjni takiej automatycznej, weźmiemy wosk i już jest sytuacja uratowana. Niektóre myjnie, nawet zauważyłem, od jakiegoś czasu pojawiły się takie programy myjące, gdzie jest napisane, że one tam jakoś niby chronią specjalnie lakier. Ale powiem ci, że jak wjeżdżam do tej myjni z tym programem, czy bez tego programu, nie zauważyłem jeszcze różnicy. To nie mówię w wyglądzie, ale w ogóle w samej pracy tej myjni. Podejrzewam, że zauważyłeś różnicę w portfelu. A tak, to jest jedyna i to rzeczywiście wyraźna różnica. No niestety problem jest w tym, że myjnie automatyczne ścierają nam lakier bardzo mocno. Widać potem tak zwane kręgi w zbożu na całym lakierze w słońcu. No niestety jest to dość sporym problemem. Nakładanie wosku, nie ukrywajmy, wosk jako taki nakrywany za pomocą tak naprawdę troszkę pylenia, czyli rozcieńczony w wodzie, w żaden sposób nam nie ochroni lakieru. Nie ukrywajmy. Nie zastąpi nam to dobrego aplikowania wosku ręcznie, czyli nałożenie odpowiedniej warstwy, bo nie ukrywajmy, jeżeli coś naplimy, załóżmy aerozolem, to niestety nie będzie to takiego dawało nam efektu, jak położenie pytanie czegoś też właśnie, czy równo się to napyli, bo też mam wrażenie, nie, że nie to ma różnie na to bywa. No nie ma na to możliwości takie jak przy aplikacji ręcznej. To jest dość spory problem, ale można przeciwdziałać temu wszystkiemu. Już na rynku są dostępne woski, które mają na celu tak naprawdę zabezpieczenie nam lakieru przy niższych temperaturach, bo są różne woski. Na dzień dzisiejszy mamy woski na lato, na połysk, na ochronę, ale są też woski stricte dedykowane do okresów zimowych, jesiennych, gdzie mamy niższe temperatury, jeżeli chodzi o odporność wosku na temperatury, czy ewentualnie też na sole, które są dostępne. A no właśnie. Bo ta sól to jest też duże niebezpieczeństwo i to nie tylko jest kwestia tego, że będziemy zeskrobywać śnieg z auta, ale sól, która nam się unosi i dostaje w różne szczeliny, to ona w tym lakierze potrafi narobić szkód. Musimy pamiętać o jednej dość ważnej rzeczy. To, że na pierwszy rzut oka lakier jest gładki, to nie jest tak w rzeczywistości. On, jeżeli dobrze się przyjrzymy pod odpowiednim sprzętem do niego, niestety jest pofalowany. Jeżeli nakładamy na niego jakikolwiek wosk, czy cokolwiek, jakikolwiek powłokę, czy ceramiczną w najlepszym przypadku, lakier staje się gładszy. Innymi słowy, perforacje lakieru wypełniamy i przez to nie przywiera nam tak do tego woda, która tak naprawdę niszczy też nam strukturę lakieru. Bo przez to przymarza nam lód na karoserii, osadza się śnieg i tak dalej, i tak dalej. Ta woda ma też zanieczyszczenia, bo to i z powietrza różne brudy, które zebrała niestety ze sobą. Musimy się kwaśne deszcze niemalże. I ta sól, o której wspominaliśmy. Niestety musimy się na to przygotować. Ta aura nas nie rozpieszcza. No i właśnie teraz powiedz, no, co byś radził? Co trzeba zrobić, zanim ta zima nadejdzie? Chociaż ona już dzisiaj zapukała już nam do drzwi. Zapukała do drzwi. Tak, bo na Podhalu się zrobiło biało, koło Krynicy pada. Słyszałem też, piszą nasi słuchacze. Też sypnęło. Tak, że w Łagiewnikach posypało. Także widać, że dość szybciutko ona do nas chce przyjść w tym roku. Tak naprawdę sposób, w jaki możemy się przygotować do zimy, to pierwszy. Nałożyć wosk, w najlepszym wariancie wosk oczywiście, na całą karoserię lub wariant już na okres dłuższy, czyli ceramika. Tak? Tu już mamy ochronę od 2 lat wzwyż tak naprawdę, która rzeczywiście chroni nam lakier. Ale ta ceramika to strasznie droga jest.
Tak, ale jeżeli rozłożymy to w okresie rzeczywistej ochrony i w stosunku do tego, ile razy musielibyśmy sukcesywnie co średnio 2-3 miesiące nakładać czy 4 wosk, w zależności od jego jakości, no to niestety wychodzi nam rzeczywiście ten sam koszt, a mamy naprawdę, a nawet w woskach wypada to często drożej, wbrew pozorom w dłuższym okresie czasu, ale no niestety, ceramika nie da nam tego samego, co wosk. Ceramika jest stosunkowo lepszym. Ile taka ceramika kosztuje mniej więcej? No, orientacyjnie trzeba liczyć około 2500 wzwyż. Mhm, ale starcza na kilka lat. Tak, no tu już mamy ochronę i połysk lakieru rzeczywiście adekwatny do ceny, bo jesteśmy w stanie wyjechać autem, które wygląda jak nowe z fabryki. Czyli wystarczy wtedy dokładnie umyć auto, już wosku nakładać nie trzeba po ceramice. Ceramikę spłukujemy tak naprawdę po aplikacji, po wymogach oczywiście z instrukcji i tak dalej. Spłukujemy czystą wodą na myjniach. Nawet nie używamy samych tych tak zwanych myjni proszkowych, gdzie mamy tę dyszę, która niby ma proszek czyszczący, bo sam ten proszek niestety, to dość ważne dla niektórych kierowców, nie jest w pełni rozpuszczalny w tych dyszach. On nadal nam uderza w lakier. Troszkę tak jak mikropiaskarka, powiedzmy. No tak właśnie się w ten sposób usuwa piasek i naloty, ale to zarówno też uderza w lakier. Czytajmy, niszczy go. No jasne. Powiedz w takim razie dobrze, czyli tak, mamy to jedno, a jeśli chodzi o woskowanie, to co trzeba woskować i co trzeba chronić? Tak naprawdę wosk nie ogranicza nas, jeżeli chodzi o miejsce. Nie polecamy woskowania plastików zwykłym woskiem do lakierów. Niestety to jest kompletnie inna zabawa. Czym innym zabezpieczamy plastiki zewnętrzne. O. Natomiast mówimy o galanteriach. Tak? Załóżmy tych czarnych pasach, które mamy plastikowe na zderzakach. Ochronach na drzwi przeciwuderzeniowych. Tak, tego nie pokrywajmy woskiem, do tego są inne preparaty. Bo zostają białe smugi. Dokładnie. Kiedyś sam sobie tak zrobiłem i cierpiałem z tego powodu bardzo, bo się za Chiny ludowe nie chciało usunąć. Jest bardzo śmieszny sposób na usunięcie tego typu rzeczy. Tak samo jak i z uszczelek. Jeżeli na gumowe uszczelki najedziemy woskiem, to jest mały, śmieszny sposób. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych było coś takiego jak takie pasty orzechowe. Coś w rodzaju naszej Nutelli, tylko że z orzechów. Bierzemy taką pastę, one często gęsto są w promocjach w niektórych sklepach, jak są jakieś amerykańskie. Znaczy masło orzechowe po prostu. Tak, masło orzechowe, najzwyklejsze. I co ty mówisz, tym się smaruje? Masło orzechowe nacieramy delikatnie, po czym bierzemy mikrofibrę po uszczelce i ona wyciąga. Słyszeli masło orzechowe. Państwo? Za darmo sprzedał taki pomysł. Wprost ze Stanów. Wprost ze Stanów, tak. No to jest pasta, masło orzechowe nie jest do końca pastą taką bardzo gładką. One ma drobinki orzechów, które wyciągają, bo jest troszkę jak częściowo Pumex, ale nie szkodzi aż tak bardzo dla uszczelek, a wręcz czasami potrafi je nawilżyć. No to ja już słyszałem, że na przykład tapicerkę można czyścić sodą. To... Nie polecamy. No ale teoretycznie jakieś plany teoretycznie można. Czekolady można usuwać przy pomocy lodu, zmrozić dobrze tą przyschniętą czekoladę i ona się wtedy da wykruszyć. No to mamy trzeci sposób domowy. Niedługo całą kuchnię będziemy wozić w bagażniku. Tak, w samochodzie. Co prawda, że zdarza nam się to, jeżeli mamy niektórych klientów, że widzimy czasami kuchnię. A Marek Handwerker jeszcze polecał kiedyś tutaj w tym programie mycie szyby jabłkiem. Od środka, jeśli jest bardzo zaciągnięta, to jabłko rozpuszcza. Wiem, ja bym tego nie zrobił, ale Marek polecał, więc pozdrawiamy cię, Marku. Pozdrawiamy pana Marka. Musiałoby być chyba bardzo kwaśne jabłko. Nie, tak. Ile roboty, to szkoda nawet mówić. Dobrze, odtłuszczanie tej szyby musi potem być gruntownym problemem. I odtłuszczanie, i odjabłczanie. Tak. Powiedz jeszcze w takim razie, dobrze, no to wiemy już, tak, te plastiki, uszczelki, zamki. No i tutaj pojawia nam się kolejny problem. Podejrzewam, że to wielu już słuchaczom zdarzyło się, czyli przymarzanie uszczelek w okresie zimowym. Masakra. Temu można zapobiec. Są odpowiednie środki do tego, by zapobiec temu, żeby sam drzwi, żebyśmy potrafili je otworzyć. Tak? Innymi słowy, nawilżenie i odpowiednim preparatem uszczelek zapobiega przymarzaniu. Jeżeli mamy wysuszone uszczelki po całym okresie letnim, więc one już są praktycznie, no nie mówię, że sparciałe, ale już widać, że są poszarzałe, już nie mają tej odporności. Jeżeli woda wejdzie w strukturę uszczelki, po prostu nam ją przymrozi do tego. Wymiana uszczelki w drzwiach to spory koszt. Nie ma co mówić. Nie najmniejszy, to nie ukrywajmy. Warto o to dbać, warto o tym pamiętać. No i kolejna sprawa, felgi. Powiedz mi, czy jest jakiś sposób na alufelgi, żeby je zabezpieczyć przed zimą? Jest, jak najbardziej. Począwszy od wosków stricte do felg, bo woski do felg różnią się strukturą do wosków. Niestety muszą być bardziej odporne na sole i przede wszystkim na drobne uszkodzenia w postaci piasków, które też niestety są sypane na drogi. Więc tutaj musimy zaaplikować już wosk stricte do felg lub warent ceramiki na felgi. Również takie rzeczy są wykonywane. A ile kosztuje ceramika na felgi?
No tu już liczymy się z odpowiednim kosztem do rozmiarów felg, no ale trzeba się liczyć. Mniej więcej koszt jest około 3-4 razy droższy niż przy woskowaniu. Woskowanie mamy za około 30 zł od felgi. No to nie jest tak źle. Kiedyś było tak, że jak się kupowało auto na alufelgach, to od razu trzeba było dokupić stalówki, bo szkoda alufelg, bo będą obłazić. Teraz są metody, jak widać, na to, żeby nie obłazić, bo nie ma co. Ja nie lubię samochodu na stalowych felgach czarnych. Okropnie wygląda. No. Każde nie auto jest, wygląda nie jest źle. Najprzyjemniejsze. Ale obłażenie tak zwanych felg jest tylko i wyłącznie spowodowaniem utlenianiem się aluminium, który jest pod. Jeżeli felgi były dobrze zabezpieczone wcześniej, to nie tego powinno nie nastąpić aż tak szybko. Kiedyś na pewno, bo warto, sam metal ma to w sobie. Warto je zabezpieczać, bo jest jeszcze jedna metoda. Zakłada się te stalówki i na to się przykłada dekle. A że dekle lubią odpadać albo często je kradną, to się je przypina trytytkami. Zipem tak zwanym. Tak. Co jest dopiero patent? Ostatnio z klientem wyszliśmy z założenia, że gdyby nie szara taśma klejąca trytki, to połowa aut w Krakowie mogłaby nie dojechać do skrzyżowania. A szara to jest ta sama co srebrna? Czy tak, to jest szara, srebrna, ta wzmacniająca. To MacGyver jest po prostu. MacGyver w taśmie. Jesteśmy w stanie złożyć drugie auto z tego. Łukasz, bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu. Polecam państwu wziąć pod uwagę to, co Łukasz mówi, bo ja też to wezmę i warto dbać o te samochody, bo rzeczywiście one coraz bardziej delikatne jakoś tak wychodzą tym producentom. Oszczędzą na nas lakieru, no i normy blachy. Ekologii tu już mają dość sporo swoje, do znaczenia. Tak. Wodorozcieńczalne lakiery niestety Łukasz mają. Łukasz Kiełbasa, nasz ekspert 44 Detailing. Bardzo dziękuję. Na spotkanie.